Także uzgodniliśmy, że skorzystamy z tego komina, przewody pójdą górą i przewiercimy się przez tą ścianę do pomieszczenia technicznego. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy takie zadanie, żeby oczyścić tą czaszkę borsuka. Znaleźliśmy ją rok temu w lesie, jak pamiętacie, kiedyś to pokazywaliśmy, ale dzisiaj przynieśliśmy ją, może dzisiaj, przed kwarantanną, przynieśliśmy ją do domu, już u nas leży z 2 tygodnie. I będziemy ją po prostu oczyszczać. Na początku ją wyparzymy. Tak wygląda w ogóle czaszka borsuka. Ma takiego fajnego irokeza. Będziemy ją teraz wyparzać i może ją wyczyścimy, tak żeby była taka fajna, czysta. Co? Ona ma tu takie zęby. No ma zęby. Ale nie ma tych chów. Chły wypadły. Tutaj takie wielkie chły były. Szkoda, że ich nie ma. Wodę gotujemy, więc poczekamy chwilę. Dobra, mamy wrzątek. Polewamy. Niech wszystkie bakterie zginą. A może pomalujemy ją na biało jakąś farbą? Byłaby taka ładna. Tata, a z niej zejdą wirusy? No myślę, że tak. Dlaczego? Bo wrzątek zabija wirusy i bakterie. A koronawirusa? Koronawirusa też wrzątek zabija. Tata, kiedy dobra, je... poczekamy chwilę. A może chcesz i będziemy ją szczotkować? Czyścić. Tak, będziemy szczotkować taką fajną szczoteczką do zębów. Ale to jest moja. A, to jest twoja. No jakąś starą oczywiście, nie naszą. Tata, mamy taką starą szczoteczkę i zobaczymy, czy będzie schodziło. O, jak ładnie schodzi, zobaczcie. Dobra, ja bym ją jeszcze pomalował farbą potem na koniec. Nie. A zęby jej też umyjesz? No, umyjemy jej zęby. Dlaczego on jeszcze mu nie wypadły zębki? Tata? Nie wiem, bo mu nie wypadły zęby. No nie sądziłem, że będę borsukowi mył zęby dzisiaj. Mamy taką starą pastę Colgate Max White. Ona dobrze wybielała, więc może się uda wybielić tą czaszkę pastą. Masz pastą. Nie? Pastą. Pastą. Pastą do zębów. To ja ci ją wyciągnę trochę. Wybiela się. Nie wiem, czy to dobry pomysł pokazywać czaszkę na vlogu, bo znowu będą pisać ludzie, że jestem głupi, że takie rzeczy pokazuję. No ale chciałem dzieciom po prostu lekcję biologii taką zrobić i pokazać, jak wygląda czaszka zwierzęcia. Mam nadzieję, że wybaczycie. Zajadamy się właśnie owocami, ale chciałem wam podziękować, bo ostatnio wspomniałem, że będziemy zakładać panele fotowoltaiczne na dachu i wielu z was powiedziało, że jesteście przedstawicielami, że wasze firmy mogą nam po prostu pomóc w założeniu tych paneli. Ale powiem wam, że już tydzień temu byłem umówiony z pewnym doradcą od tych spraw, więc za 2 godziny ten pan przyjedzie i będzie nam tutaj wyliczał ilość tych paneli i tą całą instalację, ile to będzie kosztować. Także z tego miejsca chciałem po prostu wam podziękować za wszelką pomoc, którą chcieliście nam udzielić. Także dziękuję. Hello! 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 Tak wygląda nasz nowy dom. Mimo, że mamy to łóżeczko do robienia domków, to i tak po prostu budujemy z materacy. Zaraz tam zapalimy światło i was zaprosimy. Idziemy z latarką. Ale tata, co? Musisz tam zgasić światło? Jest bardzo, bardzo fajnie. Szymek się tu bawi hachimalsami. Jest tu nawet ukulele, więc możemy sobie zagrać. Fajne. Tata, co? Teraz zgasz, bo idziemy do jaskini. Dobra. Dzisiaj otwieramy kolejną naszą paczkę. To jest stolik i krzesło z firmy Teddy Room. Z tego samego, co mamy namiot. I po rozpakowaniu tak to wygląda. Mamy nóżki, które wkręcamy właśnie do siedziska. Szymuś, wkręć to. Ty lubisz takie rzeczy. Tak, to. Tu? No. Stronę? W tą, bardzo dobrze. Ja dokręcam i teraz trzeba naklejeczki nakleić, żeby się podłoga nie rysowała. Najpierw Ania. Teraz Szymuś. Bardzo ładnie. A to tata. A to ja, są 4. A mogę ja? Nie, bo będzie porówno, bo będziecie się kłócić. Teraz Nadia. Mogę cię odkleić? Mhm. Pięknie, Ania mi odkleiła. I ja też nakleję. Dobra, mamy. Teraz odwracamy to. Kotka. I kotka wsadzamy.
Dobrze, mieliśmy odwrotnie, bo z tej strony są wąsy. Muszą być wąsy z przodu. Jeszcze zostały dwie śrubki, które trzeba wkręcić właśnie w to miejsce. Wtedy będzie się oparcie trzymało. Ania, to dobrze. I siadamy. Zobaczymy, czy wygodne. Ja na tym jeść kolację, wieczór, śniadanie i deser. Możesz. Stolik mamy w kształcie chmurki i składa się go tak samo jak krzesełko. Czyli wkręcamy nogi. Stolik się łatwiej składa, bo nie ma oparcia. Najlepsze jest naklejanie naklejek. Dobra, i Ania obraca. No piękne, zobaczcie jakie fajne. Przydałyby się trzy takie, każdy by miał swój. Tata, a dokupić jeszcze dwa? No zastanowię się, a mam miejsce na to? No, i dwa z krzesełkiem, i dwa stoliki z krzesełkami, dwa kotki. Mhm. Pan od fotowoltaiki prosił mnie, żebym przygotował faktury z Enei, więc z daleka wam pokażę. Tutaj mamy 246 zł za 2 miesiące, tutaj 302 zł za 2 miesiące, a tutaj 450. Czyli średnio wydajemy tak z 200 zł miesięcznie na prąd. Właśnie mieliśmy spotkanie z panem i okazało się, że możemy założyć te panele. Pan właśnie odjeżdża. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest to firma Idea PV. Także w tej firmie będziemy zakładać panele. No, pan właśnie pojechał i będziemy mieli po prostu kontakt z biura. I tak wam powiem dla informacji, będzie około 15 paneli. Nie wiem, 7 z jednej strony, 8 z drugiej albo coś takiego. I co, pan porobił zdjęcia naszego zużycia, pogadaliśmy właśnie, którędy przewody poprowadzić. Zrobił też zdjęcia skrzynek elektrycznych, sprawdził zabezpieczenia w drodze. No musiałem pokazać mu, gdzie są kominy, także uzgodniliśmy, że skorzystamy z tego komina. Przewody pójdą górą i przewiercimy się przez tą ścianę do pomieszczenia technicznego. A inwerter zamontujemy w tym miejscu, na tej ścianie. I przewody właśnie będą stamtąd doprowadzone do inwertera. I tu jest jeszcze tak, że jakby nawet kosztowało to 21 tysięcy, to 5 tysięcy można dostać dofinansowanie. Czyli będzie 16 tysięcy tak naprawdę i od tych 16 tysięcy można jeszcze 17% odliczyć w PIT-ie na koniec roku. Powiem wam, że w tym roku zrobiliśmy tak, że w koszyczku, który przyniósł zajączek, każde dziecko nasze dostało taki talon, taki bilet na zakupy zabawek za 40 zł. I właśnie byłem w paczkomacie, no i za 40 zł na Allegro kupiliśmy taki domek, Nadia sobie kupiła. Ania kupiła sobie taki magiczny ogród, tu się sieje ziarna, także to taką zrobiliśmy niespodziankę. Szymuś sobie zamówił jakąś koparkę, więc teraz idę dać dziewczynom, ale powiem wam, że duże to jak na 40 zł taka zabawka, to naprawdę nie jest źle, więc idę im teraz wręczyć. To jest od zajączka wielkanocnego. Rozpakowałem to w samochodzie z folii. A, już jest Nadia. Który jest twój? Proszę, Ania. Szymuś, twój przyjdzie za 2 dni, dobra? Twoja kopara. I rozpakowaliśmy, tak to wygląda. To jest domek Nadii. Nadia, możesz cały dom otworzyć? On się otwiera na boki, także można tam do środka zajrzeć. O, jeszcze lodówka się otwiera. Tak? Pokaż. Super, pokaż. Ja nie mogę, lodówka się otwiera. Pokaż. A co tam jest? O, jedzonko. A Ania ma taki ogród, już wam pokazywałem, będziemy siać. Tutaj są nasiona i będziemy po prostu... Składam się. Fajne, nie? Zobacz, tutaj masz takie drzwiczki. Fajne masz! Zgubiłem jedną część, tą. To są takie... Tak to wygląda po złożeniu. Teraz mamy ziemię, która była właśnie w przesyłce i nasiona, ale tu jest bardzo mało ziemi. Ja nie wiem, czy to starczy. Nie wiem, czy to by trzeba było może jakoś kruszyć, nie? Jakie to jest twarde. Nie wiem, co z tym zrobić. A może to się kładzie? Ja to... Zobaczcie. Zobaczcie, jedno takie kółeczko z prasowanej ziemi, to jest aż tyle ziemi w doniczce. Także ja myślałem, że braknie, ale to jest naprawdę dużo tej ziemi, więc teraz damy to tutaj. Mamo, coś tu się chyba wywróciło. Ojoj!
Pewnie jak wlejemy wody, to ta ziemia jeszcze zwiększy swoją objętość i będzie tak i się bardziej spłukni. Tak to wygląda po pokruszeniu. I teraz muszę podlać? I teraz musimy to podlać. To idę napełnić konetkę. Ale nie, najpierw musisz zasiać, Ania. To zasiję. I Ania, posyp tak porówno, żeby było trochę na górze. Co tam jest? Cebulka jest jeszcze. Jakieś takie nasionka. Ciekawe, mama, co z tego wyrośnie. Mama, co nauczyłam Judy? Tutaj są różne takie, zobaczcie. Takie. Takie. A czemu tu są nasiona? No bo mi się rozsypały. Mamy taką konewkę, idziemy po wodę. Już zatkaj, zatkaj. Mam jeszcze lodówkę otwieraną. Leci? Tu jest, leci. Tam to. Coś leci. Talking to the night and to the morning building can the street. And I don't think I ever wanna go come closer next to me. Teraz będziemy malować naszą czaszkę. Zobaczcie, ona wyschła i jest fajna, taka bielutka się zrobiła. Pomalujemy ją, ale nie mamy białej farby, więc mamy beztroski błękit. A ja nie mam. I soczysty arbuz. To jest soczysty arbuz. A to jest beztroski błękit. Którym malujemy? Ja to bym czerwonym pomalował. Nie, a ja tym. Dobra, rzucimy monetą. Czerwony kolor to orzeł, niebieski to reszka. Dobra, mam 5 zł, rzucamy. I orzeł. Orzeł to był czerwony, nie? Ania, no, wygrał orzeł. Mam rękawiczki, żeby się ubrudzić. O, na dnie jest takie gęste. Musimy to wszystko zamieszać. Dobra, i malujemy czaszkę. Ja wam będę trzymał rękawiczkami, a wy rysujcie. A wy malujcie. Kapie? To Szymuś, to musisz tak robić, wiesz, żeby nie kapało. Ej, ubrudziłeś mi bluzę, ale jajka. A mnie ubrudził farbą rękę. Dobra, malujemy. Tata, bardzo ładna! Ładna, nie? Piękna nam wyszła. Ale w kamerze wygląda jak burak. Burak. Jak tu wygląda jak borsuk. Jak borsuk. Pokaż. Jak burak. Burak. A mogę to odetchnąć? Nie, bo jest mokre. Ale proszę. Nie, Ania, będziesz miała brudny palec. Umyję farbą. No, farbą. Umyję ręce. No to dotknij, zobaczymy. Wyschło? Wyschło już, prawie. Dobra. Ale bo tutaj jest mokre jeszcze. Nadia, chodź. Ej, dziewczyny. Już. Nie wychodziłem. Nie wychodziłeś. Idziemy spać. Dobrze. Dawać, idziemy spać. Robimy gwiazdy na suficie. Od kilku dni jak idziemy spać, właśnie tak idziemy, ja je usypiam. I mamy tutaj taką lampę. I zawsze robimy takie gwiazdy na suficie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. To wygląda jak koronawirus. To wygląda jak koronawirus. Żrrr. Piękne efekty. No i tak im umilam zasypianie. Dobranoc, dzieci. Podnieś, a ja to zrobię. Mogę. Ale pożegnamy się z widzami. Trzymajcie się, do następnego vloga. Pa, pa. I chrapcie wesoło.